Daniel, gratulujemy wygranej. Walka o niezwykle efektowna. 10 rund bardzo ciężkie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Powiem szczerze, że spodziewałem się mocnego pojedynku. Wiedziałem, że zawodnik będzie mocny, wytrzymały. Będzie wytrzymały kondycyjnie i fizycznie. Na to byłem przygotowany. Również dobrze z trenerem przygotowaliśmy się. Pod tym względem jeszcze nie tak do końca, jak to powinno wyglądać. Ale starczyło sił na tyle, żeby wygrać ten pojedynek. To nas cieszy. Mamy pas i wracamy szczęśliwi, uśmiechnięci do domu. Przed walką trener mówił, że dobrze będzie, jak będziesz go słuchał i jak nie będziesz sam nic wymyślał. Tak było? Słuchałeś trenera? Troszeczkę nie do końca. Kiedy go słuchałem, tak te akcje wchodziły. Kiedy był pół dystans, był odskok, ciosy proste, wtedy to wychodziło. Kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń. Kiedy troszeczkę nie słuchałem, te ciosy niepotrzebnie mi weszły. No, mała kontuzja jeszcze w środku walki przeszkodziła mi troszeczkę w jednej rundzie, w tej co mi pękła, ale w narażniku szybko doszliśmy z tym pęknięciem do... Opanowaliśmy sytuację, że tak powiem, i wszystko dalej potoczyło się po naszej myśli. Wydawało się, że tak od czwartej, trzeciej rundy taki mały kryzysik cię złapał. Tak, ja mówię, przez ten łuk brwiowy troszeczkę się zaniepokoiłem. Jeszcze tam w trakcie przerwy ktoś mówił, że dosyć mocno pękło. Nie wiem, jak to jeszcze na razie wygląda, nie widziałem tego. No ale na szczęście już później mi nie przeszkadzało i wszystko, mówię, układało się po naszej myśli. Twój rywal sporo przyjął takich mocnych ciosów, lewy, prawy, prosty. Nie dziwiło cię, że nie padł na deski? Tak, jest wytrzymały, spodziewałem się tego. Walczy w formule K1, jest to naprawdę mocny przeciwnik, mieszkający w Niemczech, Rosjanin. Także spodziewałem się, że będzie ciężkim przeciwnikiem. Nie dość, że wytrzymałym fizycznie, to jeszcze kondycyjnie. Mocny, ciężki pojedynek, ale takie trzeba toczyć i uczyć się tego boksu, żeby odnosić wyniki. Można chyba też trochę żałować, że ten pojedynek nie był toczony gdzieś w twoich stronach, no bo przy takiej walce ta atmosfera byłaby na trybunach naprawdę gorąca. Tak, boksowałem w Międzyzdrojach, walka była może ciut troszeczkę mniej dramatyczna, naprawdę był fenomenalny doping. Gdyby była w moich stronach, na pewno by ten doping unosił mnie jeszcze bardziej, walka by była jeszcze bardziej zacięta, no ale wygraliśmy na punkty dwoma punktami u dwóch sędziów, jednym u jednego, także zwycięstwo nas cieszy. Ale tyle zdrowia, to chyba właśnie od Międzyzdrojów to na ringu nie zostawiłeś. Tak, troszeczkę zdrowia się zostawiło, przyjęło się trochę tych ciosów, ale ja mówię, najważniejsze jest zwycięstwo, a takie walki uszą. Trzeba takie toczyć, iść do przodu i wygrywać. Myślisz, że podtrzymałeś tą dobrą formę, nie zawiodłeś kibiców po tym dobrym pokazie w boksu w Legionowie? Tak, troszeczkę.